Nie, to nie żaden żart. Wow, wow, wow. Chciałem w ten sposób nawiązać do gry, którą za chwilę będę przedstawiał, bo ponoć Dirt Showdown jest spadkobiercą tej gry, w którą właśnie gram, czyli Destruction Derby. Tak graficznie może to w tej chwili nie wygląda za dobrze, na tamte czasy też nie wyglądało ładnie, z tego co pamiętam, a grałem w to sporo na konsoli. Ja i właśnie mamy tutaj bardzo ładny, wow, 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 bardzo ładne przedstawienie. Cofamy. Nie, kurczę, stuknął mnie. Uszkodzeń auta. No, muzyki tutaj nie ma żadnej, chyba że w menu. I sobie tak jeździmy, rozwalamy się i kto pierwszy dotrwa do mety. A teraz przejdźmy sobie do gry właściwej. Witam wszystkich ponownie. Ja jestem Wuchaj, a tym razem jest już to jest właściwa gra Dirty Showdown. Enter. Tak, pokazuje nam znowu logo. Tutaj możemy wybrać własny profil, który już wcześniej stworzyłem. Tak, zapis. Loading. Następnie tak, chcę połączyć nas z internetem. A dlaczego? A dlatego, że mamy w demie także multiplayer. Multiplayer. Możemy wybrać, tak, ściągę naszą listę znajomych ze Steama i możemy sobie wybrać któregoś z naszych znajomych, aby go wyzwać do pojedynku. A następnie, chłopcy, multiplayer, gramy z nim przeciwko niemu. Przeciwko niemu. Jak widać, menu bardzo fajnie skacze. Bierzemy na przykład sobie opcje. Bardzo ładnie wskakuje. Cofamy. Możemy także strzałkami przesunąć lekko ekran w lewo bądź w prawą stronę. Do góry i do dołu. Dobrze. A my chcieliśmy pokazać grę, więc wybieramy turniej. Mamy do wyboru tutaj jeden turniej. Spy Pro. Wybieramy sobie trasę w San Francisco. Pięknie. Tak. Samochodziki mamy takie. Robson Avenger. Lafayette Eulogy. Kessler Stowaway. No, reszta jest zablokowana. Ja sobie pogram Lafayette. Sprawdźmy sobie, co mamy do wyboru. Simpsona. Skin Industries. Delico Foda. Wow, wow, jeszcze flipa, tak? Flip, taki sobie. Hans, no, ciekawe. Hooker. Hooker Headers. A, dobre. No Fear. Omb. I'm DFX. No, wybierzemy No Fear, my się nie boimy strachu. Tak, San Francisco. Bardzo ładnie. Ósma Bila? Ósma piłka. Jak słyszymy w tle, leci muzyka elektroniczna, przede wszystkim dubstep. Ostatnio modny. Ostatnio, od jakiegoś czasu. A mikrofon muszę sobie poprawić. Mamy przedstawiony w loadingu nasz pojazd, który sobie wybraliśmy. A za chwilę nam się ukaże bardzo ładny widok. Tylko gra ma, to znaczy demo ma swoje fochy i czasem potrafi się wyłączyć. O, widzimy bardzo ładne widoki, przedstawienie trasy. I nasz samochodzik. Domyślnie gra widzi tylko klawiaturę, przez co są problemy. Problemy są. O, bardzo ładnie, dostajemy punkty za każde uderzenie przeciwnika. Jak widzimy, nie mamy tutaj modelu zniszczeń, tak jak w Destruction Derby, tylko jest 3-stopniowe pokazanie zniszczeń. Jeżeli nam się pasek skończy, to niestety... A przeciągniemy go.
No. A, nie dostaliśmy żadnych punktów. Jeżeli pasek nam się skończy, to oczywiście giniemy. Zostajemy zezłomowani. Sterowanie jest domyślne na klawiaturze, tak jak wcześniej wspomniałem, ale można ustawić oczywiście napada, to znaczy nie dosłownie napada, po prostu wybieramy zamiast strzałek odpowiednie klawisze napadzie, dzięki czemu możemy sobie normalnie pograć. Ja podziwiam ludzi, którzy, o, bardzo ładnie, którzy potrafią grać na wsadzie, naprawdę. Zniszczyć potworze. Bardzo ładnie. Dobra, bo nam się życie kończy. A tu jeszcze kilka okrążeń trzeba będzie zrobić. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo jesteśmy pierwsi. To możemy trafić po prostu niebezpiecznie. Ktoś nas zezomuje. Nie, 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 nie. O kurczę. Jak widzimy, gra sama nas na trasę wrzuca. Sterowanie mamy arcade'owe. Nie pamiętam, czy już mówiłem. O, bardzo ładnie. No, graficznie bardzo ładnie to wygląda. O, rety, mało życia, mało boosta. No to zaraz sobie skończymy zabawę. Chyba, że bezpiecznie dojedziemy. A, tu nie ma takiego, że bezpiecznie. W ostatniej chwili ktoś nas trzepnie. Wow, bardzo niebezpiecznie. O nie, 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 trafi nas, trafi. Jeny. To było... niebezpieczne. Zaraz tak paniemy. Bo ktoś na, już na nas polują, nie? Ja się im nie dziwię. No nie! Aż przestałem mówić, wiecie? Bo... nie dowierzam, nie dowierzam. I przejechaliśmy! Przejechaliśmy bardzo ładnie. To znaczy samochodzik nas nie przeżył. Trzecie miejsce to nie jest tak źle jak na taką ostrożną jazdę w tym momencie. Bierzemy sobie na przykład continue. No. Gra na każdym kroku po prostu nas prosi, żebyśmy wysłali to wyzwanie do przeciwnika. Na końcu mamy coś takiego. Taki ekran zwycięzców. Na podium jesteśmy niestety tylko na trzecim miejscu. O, nawet jest muzyka. Continue. Jeżeli chodzi o multi, to przedstawię to w osobnym materiale.